Stan i jakość dróg powiatowych spędza sen z powiek zarówno mieszkańcom, jak i staroście powiatu suwalskiego. Sieć dróg na terenie powiatu jest bardzo taka gęsta. Mamy ponad 570 km dróg powiatowych o nawierzchni bardzo różnej, od nawierzchni gruntowej, pożwirową, bitumiczną, utwardzoną. Także no, tych dróg mamy bardzo dużo. Także mamy co robić, tylko brakuje nam właśnie środków finansowych na modernizację, na ulepszanie tych dróg. Dotychczasowe środki płynące z funduszy unijnych zazwyczaj dedykowane były drogom wojewódzkim i gminnym, a powiatowa kasa w luksusy nie opływa, więc trudno było z własnych pieniędzy finansować nawet naprawy nawierzchni, a co dopiero mówić o budowie nowych. Dlatego na terenie powiatu suwalskiego wciąż znaczny odsetek dróg stanowią te o nawierzchni żwirowej. Starosta suwalski Witold Kowalewski duże nadzieje pokłada w programie rządowym, którego celem jest doprowadzenie lokalnych szlaków komunikacyjnych do standardów XXI wieku. Liczymy tutaj na duże wsparcie rządowe ze strony właśnie rządu przy modernizacji budowy dróg lokalnych. No tutaj w sumie ma być 5 miliardów złotych na działania w pewnym okresie czasu. No i przygotowujemy się do tego właśnie, opracowując kolejne dokumentacje, przeglądając te, które mamy, żeby po prostu być gotowym do złożenia wniosku. Wciąż trwają prace nad kryteriami, jakie samorządy będą musiały spełnić, by skorzystać z 5-miliardowej puli pieniędzy rządowych. Część z nich jest przewidywalna i starostwo już nad oczywistymi dokumentami pracuje. Starosta ma świadomość, że na 100% wsparcie liczyć nie można, a budżet powiatu ma spore ograniczenia. Do każdego wniosku trzeba mieć zapewniony udział własny, ale tutaj jest też taka dobra sprawa, taka dobra nadzieja, że dofinansowanie może być nawet w wysokości do 85%, to będzie zależało od zamożności samorządu. Gdyby to dofinansowanie było w takiej wysokości, no to wtedy nam byłoby łatwiej właśnie pozyskać i mieć ten wkład własny. No, myślę, że żeby tak ogarnąć temat dróg, powiem tak, ogarnąć, to 100 milionów przydałoby się właśnie na jak najszybciej. Zanim jednak program ruszy i przyniesie efekty, trochę czasu upłynie. W 2019 roku starosta planuje, i tak zapisano to w budżecie, wybudować kilometrowy odcinek drogi dojazdowej wiodącej od Przerośli do drogi krajowej nr 8. Druga droga to jest Wiżajny Smolniki Sidory o wartości 2 230 000. To jest most w Kuriankach, który będzie przybudowany na rzece Szczeberce o wartości 1 150 000. Opracowywana jest dokumentacja techniczna na przebudowę mostu w Turtulu na rzece Czarna Hańcza, to jest 35 000. Budowa właściwie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Gawrychruda, to jest zadanie z ubiegłego roku, które przeszło na ten rok, ponieważ w ubiegłym roku wartość zamówienia przekraczała właśnie żądaną kwotę. Mamy tam 228 000, mam nadzieję, że w tym roku to zadanie zostanie zrealizowane. Również budowa miejsca obsługi rowerzysty w Dowspudzie z utwardzeniem alejek przy pomniku Michała Paca, to jest wartość 121 000. Czyli w sumie tych zadań mamy 6 w załączniku inwestycyjnym na kwotę około 5 milionów złotych. Inwestycje drogowe zostaną zrealizowane ze wsparciem rządu. Starostwo uzyskało na nie 50% dofinansowanie. Staroście suwalskiemu także bardzo zależy na termomodernizacji domu dziecka w Pawłówce. Dom ma pod opieką kilkanaścioro dzieci. Urząd przygotował projekt kompleksowej termomodernizacji tej placówki i czeka na rozstrzygnięcie konkursu, dzięki któremu starostwo uzyska z regionalnego programu operacyjnego wsparcie finansowe dla tej inwestycji. Koszt jest ważny, około 3 milionów złotych. Mam nadzieję, że ten wniosek uzyska akceptację i również w tym roku on będzie zrealizowany. Plany Witolda Kowalewskiego są dość obszerne, jednak w dużej mierze zależą od zasobności powiatowej kasy. Starosta chwali współpracę z tymi gminami, które wyrażają chęć partycypacji w inwestycjach, szczególnie drogowych. Ta kooperacja przynosi bardzo dobre efekty. Wspólnymi siłami naprawdę można zrobić wiele, podkreśla
wskazując jako przykład gminę Suwałki. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu mają takie możliwości finansowe jak gmina Suwałki, ale jak jest wola, to i z pieniędzmi łatwiej, dodaje starosta. Drogi na Suwalszczyźnie zawsze były jej słabym punktem i są to zaszłości w dużej mierze historyczne, ale nie bez znaczenia jest też choćby w północnej części powiatu sytuacja demograficzna. Wiele miejscowości po prostu się wyludnia, a zdobycie pieniędzy na drogę dojazdową do wsi zamieszkałej czasem przez zaledwie kilka osób graniczy z cudem.